Pełna dramaturgia tego spotkania, wysoka temperatura, bardzo wysokie tempo na boisku w tych warunkach atmosferycznych. Trener zadowolony jest z tego meczu? Trzeba być zadowolonym, dlatego że po pierwszym meczu byliśmy bez punktów i ten mecz był w zasadzie o to, żeby pozostać w turnieju, żeby się jeszcze liczyć. Od początku, można powiedzieć, od pierwszych minut nadawaliśmy ton wydarzeniom na boisku, strzeliliśmy szybko bramkę. Szkoda, że nie umieliśmy szybciej strzelić z drugiej bramki i kolejnych, bo byśmy oszczędzili siły chłopakom na ostatnie spotkanie niedzielne. Piechowiec największy tego meczu, Dawid Kort. Co tam się stało? Takie są diagnozy ze strony masażysty, że może być i pęknięcie kości w stawie skokowym, ale no, pojechał do szpitala, także będziemy za chwilę może mieli jakieś informacje. Zespół gra w niedzielę chyba najważniejszy mecz w tym sezonie. No myślę, że większość tych chłopaków, szczególnie ci, którzy kończą wiek juniora już, no to wiedzą, że no, to jest impreza, no, można powiedzieć, kończąca ich karierę młodzieżową. I na pewno no, żaden z nich nie odpuści, to mecz, można powiedzieć, ich życia, nie? Chociaż sytuacja jest tak zagmatwana, że zwycięstwo niekoniecznie nam musi dać pierwsze miejsce, ale będziemy robili wszystko, żeby po prostu Arka nie wygrała tego turnieju z kompletem zwycięstwa.